Wpadnij na G2, tam zawsze promocje. Link macie w opisie filmu. Tak. Wirus jest zaraźny. Hej, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku za wszelką cenę, oczywiście w Dead by Daylight. Są ze mną standardowo jak zawsze Tomek. Jestem, ale jak powiedział to wolno tak inteligentnie, co nie? No dobra, już. Jestem. Intro. W intrze. Bo ja jestem Tomku inteligentny i rozgarnięty, nie to co. No, szkoda, że nagraliśmy 5 sekund wcześniej, co się działo. No co, kot. To, no kot, już kota w to nie mieli. Ale żadną banana. No właśnie. No. Tak, wchodzi w chyżko. No. Czasami jak się za szybko powie, to nic nie zrozumie. Łączą człowiek. Się słowa, tak. Dobrze, to mówisz ja zaraz zobaczymy, kogo wyroluję tutaj. Stop. Uwaga. Ja nie uwaga, gotowa. Uwaga, uwaga. Dzisiaj na jedno z trzema parkami ucieka. Tomek. Tak. No. Tok. Tok. Jesteś tak, że się cieszysz. No bo ty kuźwa umiesz ładnie w lupie. No, żebym ci lupy nie zrobił. Ty się szczerze, najbardziej... Nie mów, Agnieszko, bo te no. lupy się skończą. Ale ja, no, najgorsze jest to, że ja powiedziałam słowo lupa tej... No, no i zamiast lupy wyjdą dupy, wszystko kuźwa. Nie. Zamiast lupy wyjdą dupy. To jest najgorszy mecz. Co tam pidoś? Sposób na podryw, cześć dupa, jak twoja lupa. Aga, wypieprzyłaś perka? Tak. Masz 3 sztuki na pewno? Właśnie, wrzuciłem, wrzuciłem też. Tak, i włączy się mecz, ona będzie grała ze wszystkimi. Mm. Tak, tak jak kiedyś, jaka, bez perków gramy. No, tak. Ale to, wiecie co, bo najgorsze jest to, że ja zazwyczaj nagrywam po pracy. Po pracy dlaczego nie powinno się nagrywać. Dlaczego mój sąsiad musi teraz traktorem jeździć i napierdzielać jakimiś przyczepami? Nie słychać. Gdzie jest krowa, kuźde? Nie ma, już jest za późno na krowę, została w oborze. Jezus, myślałem, że powiesz, że jej nie masz, już na talerzach gdzieś leży. Nie. Niemile to. No, ale smaczne. Znowu nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy zrobić. Czego? G2! Żeby... Nie, to jeszcze chwila. Żeby ta klapa była w szaku. No właśnie, Wojtek, no nie. Czemu nie zrobiłeś? No nic, jesteś w każdym razie standardowa formułka. Pamiętajcie, o łapkach, komentarzach, subskrypcjach do zasięgu. Będziemy wdzięczni. Dzisiaj możecie dać nam znać, jakie picie lubicie pić. W sensie takie zimne, schłodzone na lato. Spoko. Mm-hmm. Możecie dawać przepisy, sprawdzimy z chęcią. I z nas socialki oczywiście też wpadajcie, linki macie w opisie, jak gdzie. Pałeczka! G2! Indeed. Wszystko się zgadza. Także po promki możecie wpaść na G2. Też macie linkacza w opisie. No to co, uciekniesz Tomku, czy nie? Nie. Jak będziesz miał taką lupę zajebistą, to tak? Mhm. No a jak będziesz miał znowu długiego, to już nie tak fajnie. No już z Tomeką lupujesz i... Czemu ty musisz mieć takiego długiego? On ma długiego. No bo on z tym kuźwa, tym prądem całym to daj spokój. No niestety doktor ma to do siebie, że on jest trudny. Symulator okropny. Zwłaszcza ten jego wybuch, on ma bardzo duży zasięg. Zawsze duży wybuch. Także jak strzeli, to wszyscy oberwą. Moja śminka się uruchomiła. A kto, a Wojtek, a skąd myślisz, o czym myślimy? Właśnie. Właśnie. No, bo jest zboczony. Bo wy jak jest coś zboczonego, to oboje macie specyficzny śmieszek taki. Nie, to się... Tak. Tomek czasami Goofiego odpala, to nie znaczy, no właśnie. Że... Właśnie. No nie, to jest taki specyficzny, ja to ogarniam. Aha, to ogarniasz, czyż miałeś wizję. Ja wiem kiedy co. Legion? No nie gadaj. Nie, odbijacz. O, oh, fuck sake. Ten wyszczem co biegnie, tak sake. Dupi? Tak. No i co? I bez drugiego perka będziemy grać. O kurwa. Patrzcie, jak go położył cyk, raz, dwa, trzy. No. Jeszcze nie daleko nas, co? Tam jakiś do szafy. Dobrze, nie do piwni. W sumie obok. No wiem, prawie to wpadłem. To jest crazy. It's amazing. W ogóle nawet się starze potem podgłośnić sobie komputer. Gdzie? Dobra. Idę po raz. Ja wychodzę, bo nie słyszę. Tak, rób gana to. Puka gana. A czemu ty pisła? Bo mnie pisnie. No Boże, on już nas biegnie. Kto to robi w gana tu? A to ty?
Ty musisz ciszej piskać, bo ci potem tak przycisza. No, halo. No to nie wiem, nachyl się do mikrofonu, zrób próbę albo coś, nie wiem. Co zrób próbę? Nie. Kto ma uciec? Tomek. Zapomniałem. Bo ja, ja zaczęłam panikować, Wojtka goni i mówię, nie. Nie, Tomek ma uciec. Boż ty kurde. Czy on ma wybuchanie? Jak, mów kiedy będzie cię wieszał? Podnosi mnie. Tomek, puść. Wiesza. On ma wybuchanie czy nie? Nie ma, dobra, chwalić to. Poszedł w stronę randoma na drugi koniec mapy, więc... Dobrze, ja zaraz idę po ciebie. Tylko... A nie, Gena niszczy. Tak, a tam Aga niszczy, to nie, możesz biegnąć po Wojtka, a ja to już dokończę. Tak, Aga, ty możesz po mnie biec. Idę. Okej. Okay. Niszczyć to tama, czy nie? Co? Jak skończysz Gena, możesz zniszczyć. Idzie do ciebie Tomek, nie. To. Uciekaj stamtąd! No to tak czy nie? No przecież mówiłem, że idzie do ciebie. No pierwszy to idę się tak, podstawiać. Możesz mnie wyleczyć od razu. Nie, ja idę się podstawiać, Wojtek. Tak? Dobra. Nie widzi mnie. Poszedł do ciebie? To jest King. King, kurde! Ja nic nie widzę, nie słyszę, nie mam serduszka. Gdzie ty jesteś, Tomek? Ja pierwszy raz... Gdzie jest ten King? Gdzie ty jesteś? No nie wiem, pobiegłem w drugą stronę, gdzieś na prawo. Gdzie jest do cholery ten random? Dobra, ja nie wiem gdzie Tomek spidoju, tak się skitrał, że nawet ja go nie znajduję. To śmieszne! No dobrze. Czekaj, hamuluj! Hamuluj! A to jest King! Hamuluj! Przepraszam. Jesteśmy niedaleko Killershaka, Wojtek. I się leczymy. Ja robię Gena. Ale on pobiegł chyba w waszą stronę. Tak mi się wydaje. Jak wódka i ty, ty. Ja jestem po przeci... ja jestem po przekątnej. No, Boże, no nie. Gdzieś tam leci. Ale jestem po drugiej stronie, jak coś. Ja bo Boże, Gena robię. Zostawił. Bierę Kinga, chodź, Kinguś. A co, on go nie wiesza? Zostawił? A, no, zostawił go, nie jak dobra. On slaguje? Co robi? Zostawił slaga. Aga, przystów się do... Nie chcę nic mówić, ale... O. On może będzie się chciał bawić. Chociaż nie ufaj Tomek mu. Nie wydaje mi się, żeby się bawić. Pokazywał na paletę. On się chce bawić, Tomek nie ufaj mu. Czemu to wspomina, że tak, on jest się z nim bawić? No bo ty nie masz mu ufać. Ja nikomu nie ufam, nawet sobie. Wow. Dobra, King do mnie przyszedł. O Boże. Jebnąłem go. Co zrobiłeś? Nie trafiłem z Killczaka. No jak ty umiesz wykręcać, Hamita? Przepraszam. Powiem tak, ta Hamica jednak się nie chce bawić. A Randok do ciebie idzie, czy nie? Dobra, wywalę Gena, niech przyjdzie pan. No się tutaj. Nie chce bawić. Czy ja trochę głośniej się zrobiłem? O, fakamaka, jest u mnie! Fakamaka i tabaka. Ten Radomaga idzie po ciebie. Ktoś idzie, nie wiem kto to. Random. Tak, King. Ja wracam do Gena. Kuźwa! Co to za Gandalf? Ja pierniczę! Gandalf. Odbijałeś go? No z tą pałką zapierniczę. Gdzie ty jesteś, Tomek? Odbijacz, no. Gdzie ja jestem? Na mapie jestem. O, tu jestem. No kuźwa Gandalf, tylko że czarny, nie biały. Fuj, się ślinisz. Na twój widok. No fuj. Wola się jaka ślini, a nie. Jezus. Aha. Ja ci powiem, Tomek, tak. Tak, no. To jest niemile. To. Jeszcze jest, mi nie dripping ślina, wieś. Ale na mój widok. Dobra, ja skończę tego Gena. Chodź tu, Hamico. Chodź tu, wiszę, gdzie ci miałem pójść, jak jeszcze nie ściągnę, to chodź tu, Hamico. Przywiązany do tego, do jak to się nazywa, do kaloryfera? Perwersyjna, to jeszcze, ty, życie uwięź dwa, też nie... A, dobra. Jeden, done. Tak nie zrozumiałem, co to ja też już się pogubiłem. Przyszlibyście tutaj, gdzie ten gen zrobię, bo tu obok jest jeden trzyosobowy. My mamy tu koło koparku. Tak. Okay. Jesteśmy w tym. W pałce. Ej, on dziwnie gra. On jest tam blisko was z koparki. Tak. I znowu zostawił Kinga. Coś ty normalni? To było niespodziewany wybuch. Kontroluj. Czasem się tak zdarza.
kontroluj. No nie zawsze się da. No i teraz uciekaj! Tomek! Poszedł do was? Tak, bo Tomek wydupił. Ej, on mu dał! On mu dał! On Kinga ta, tego, ocali Kinga. Jego chłopia. No to mamy Myślisz, problem. Nie Londynów? No nie, idę do... On go przekupił, tak. Czekaj, Tomek, idę. Jestem tu. Gdzie? Idzie za mną. No dobra. Ale mnie tam nie maga. No przecież jestem za tobą, Deklu. Aha. Podstawiałam się. No, a nie musiałaś, wiesz? Ale dziękuję. No jednak ty mnie kochasz. Dekiem, nie o matku, tu jest King. Jesteś głupi. Patrz, nic nie mówię, bo zaczęłaś masować. Masować Boga. Tak, Zomko, tak. Będę wisiał. Dobrze. Mogę ciebie też? O, mogę. Jesteś Dekiem. Patrz, nie protestujesz. Słuchajcie, będę dosyć blisko. To twoja postać jest dobra. Co chcesz? I poszedł w waszą stronę. Milo! Nie, ja chcę dojść, czekajcie! Biegnie was! Kończyłem! Biegnie was! Czekaj, czemu ty mnie na punkt rzucałaś? No bo ja się podstawiałam, chodź Dobra, tu, King chodź, mnie zdejmuje. A, no powiem to tak... chcesz, żebym cię znowu macał? To poczekam tutaj. Nie, no się podstawiałam, no. Bo puścić za tobą. Kuźwa. Co to za granie? Powiedz, gdzie idzie? Na moje plecy. Do dwójki chyba. Ale masz rację, zostawia Kinga. No bo on go przekupił. No bo znajomi. Nie no, on widziałam jak otworzył skrzynkę. Położył mu skrzynkę. I on go zostawił. Chociaż tłucze go widzę, Tomek nie idź do Agi. Ale on go zostawi. Już mnie bierę. Tu jest Gen za mną. Poszedł? Kinga goni. Ale dobrze, może się bawią, to... Aha, on slaguje. On pewnie slaguje. Slaguje. Teraz, please, nie wysadźmy go. Tak. Co? Raz się zdarzyło. Gubierę? On tu chyba... O, co on tu chyba? A nie, dobra. Ale on tu może przyjść. Nie rób nam fałszywych informacji, jeszcze nie są potwierdzone. Biegnie do was. Biegnie Tomek, do was. Idź, Tomek! Tak! Gdzie jak tu kuźwa brama jest? No jak ty kurde szmatko! Biorę go... Nie! No i zgadnij za kim poszedł? Zgadnij! Nie! No, chciałam się pod... idzie do ciebie to. Uciekaj Tomek! Zbywęś... Gandalf, pieprz się tą pałką. On mnie slaguje, kurde, chamica. Gdzie on jest? Idzie do mnie. A, wracę do ciebie, tak? Tak. Ja teraz to nawet nie idę. Dobrze. Czyli powiodło się, podstawianie? Dobrze. Może zostanę. Tak najlepiej to by było jakbyś w szafie siedział. W szafie, no bo on teraz będzie widział. Bo on cię będzie widział teraz Deklu na tym. Jak się nazywa to? Na barbie. Ale niekoniecznie ma barbę chyba. No jak biegnie zawsze w tą samą stronę, gdzie ktoś jest. On może mieć, wiesz co, on może mieć na geny. Że widzi kiedy ktoś kończy albo coś w tym stylu. Ma barbę! A! No barbę ma. Ma barbę, Wojtek. Przecież mój tajemny blond się ślady. A nie, gdzie? Przecież on siedział w kombajnie. Ja już siedziałem długo. Siedziałem długo. Jeszcze mam tlenioną głowę. Coś ty pił za flaszkę? Alkoholik, kuźwa. Nie pije się w miejscu publicznym. On ma barbunię. Teraz pewnie pójdzie do kogoś, kto jest out. Tak, od razu poleciał do kogoś, kto zrobił sobie kucando. Minął cię? Weźmie cię od tyłu. Tak, minął mnie. Więc niekoniecznie ma barbę. A, ale ze mną nie był taki ślepy. Oho. Goń się stąd. Chociaż ja może też byłem dosyć blisko. Czekaj, wiesz co, Tomek, ja tylko dotknę tego... King idzie po Tomka? Tak, jest ze mną, no. Ale regres poleciał. Chamica. Mam dojść do ciebie? Znaczy ogólnie Tomek, gdybyś fajnie, nie wiem... Jakby on cię wyleczył, stój. Dobra, ja go wezmę na siebie. Skąd mnie widzisz? Aha, dobra! Tomek...
skąd ty mnie widzisz? Dobra, już wiem. Dwa ciała, jeden umysł. Mhm. Dobra, biegnie za mną. Zuspika mi. Albo i nie. Zuspika serce. Nie, jest gdzieś za mną. Albo i nie. No się zdecyduj. Przeszczę informacje, Wojciech, to za dużo dla mnie. Nie, dobra, jest przy mnie. Przy jest, szaku. Ale nie ma, ale jednak jest, ale nie, zostawił. Nie, jest no. Przy szaku. Skręć w prawo, a jednak jedź w lewo, no. Już nie, bo już go nie słyszę. No już. Tomek, żeś się w niego nie wpieprzył, wiesz? Może ja tu hałas zrobię, co? Zróbcie piej do Jony, hałas! To nie jest imprezaga. No i co ten King? On się lupuje z nim. Dostał spały. Chyba tu mam gena. Jakoś nawet... Oje, jakąś tam gonią. Lupi, 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 lupi. Lupi, lupi, lu. Mam jedną trzecią. Lupują się. Przynajmniej nie wiem, czy to naprawdę, czy nie. Mam światelkuję go, światelkuję! Pa, 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 pa! Aha, czemu gen wydupcył teraz? Nie trafiłeś? Nie no, trafiłem. A na pewno? No, trafiłem. Wątpisz? Czy twoje imię to Tomek? Tak. No to właśnie. Ej, wiesz co? A wiesz, że Tomek od tytułu to Kemont? Wiem. Dlatego daliśmy synowi na imię. Tomek, uciekaj. Widzicie, zera... No, no i tu... Mówiłem, uciekaj. Aż uciekłem! Ale daleko się nie da uciec na takiej głupiej, małej mapie. Wchodzi się do szafy. Gdzieś tu szafę? Boż, przepraszam. Co sobie z tym postawił, ty? Czy ja nie jestem za głośna, gdy remordem? Zawsze byłaś chliwa. Wiem, ale ci nie za głośno. Nie. Oho, oho! Tak! Mnie, mnie, no, no, mnie! No, no, no. Mnie! No, no, no. Mnie! Chłopie! No nie! No panie, no w dupi mam challenge'u, no daj nam no to! No rób te woblowanie! O to jak rób? No czemu ty się nie woblujesz, chłopie? No bo się staram, żeby mnie puścić na przypustce! Ja pierdziele, Tomek! On się stara! To Wojtek się podstawiał i się stara! O, ostatnio też tak miałaś! Cicho bądź! No podjudzasz, kurwa, sama tak mnie zostawi, nie? Kurwa, nie! Wiecie co? Ej, a random też nie żyje? No ta. Nie, no na tym to nie polega! Ja mu chciałem dać i pokazywałem na Tomka, żeby jego zostawił. Chciałem mu dać. Posikam się. No ale Lipton. No Lipton. Piduję. Po prostu nie udało ci go przekupić. No nie szczaił, o co chodzi? No chyba nie, bo... No. Oho. On raczej myślał, że to ja chcę, żebym ją oszczędził. Tak, i na przykład, żeby ten... Mogłem pokazać, że ja ma... Tak mogłem pokazać, o, że do mnie, a ja pokazałem o, tak, tak, a ja pokazałem tak, co innego. Że Tomka ma wziąć, no. No, no. Mhm. Dwa perki w następnym, fajnie. Czy przypadkiem ktoś nie powiedział, że fajnie, fajnie nam idzie? Mhm. To chyba było no. Na... No ostatnio nam bardzo fajnie szło. Tak. Wojtek powiedział, o bardzo fajnie, podoba mi się ta seria. No dobrze nam idzie. Wystarczy wziąć kuźwa trzech deklów, dwóch Mabryka i dasyt. Ameno. Ameno i do przodu. Puścisz mnie czy nie? No dobra. No nie wie, nie wierzę. Tank. Ale Tomek miał wejść! Nie, Wojtek go nie, tak że... kupił, żeby jego zostawił, nie. A mnie poświęcił. Ja dzisiaj zagrałem na Agnieszkę. Co? Ja dzisiaj zagrałem na Agnieszkę, na ciebie. Ty tak zawsze grasz, że oszczędza nie tą osobę, który powinien. Jak to? No a ile razy tak było? Ja jeżeli... jeżeli no. No i mówiłam, żeby nie, że miał... I widzicie, ja po prostu daję kapteczku. Zaraza. Ja daję kapteczku po to, żeby przeżyć. No, no. A ty dajesz kapteczku, żeby Tomek przeżył. No ja źle pokazałem, no dobra, moja wina już nie no to się, no. Nie wiesz jak się pokazuje.
Bo dobrze, w każdym nie razie. Nie wiadomo, możesz pokazywać, jak od razu trzeba poczekać, a nie... W każdym razie w następnym Tomek nie ucieka. Zobaczymy, kogo wylosuje. Więc my wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy. Słyszymy się w kolejnym, a była za nam Agnieszka. No oraz Tomek. Oraz Tomek, ty. No już ładnie powiedziałem, oraz Tomek. O, teraz ładnie, byłem. Outro. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Pa.